Hej. Znowu mówię do Was z jednego ze szczytów Beskidów, bo wybrałem się kolejny raz w góry z kolejną nadzieją na sfotografowanie tych dwóch gatunków, za którymi od dłuższego czasu się uganiam i które zrobię w tym roku. No, jak możecie się domyślić po tonie wypowiedzi, nie udało się po raz kolejny. Oczywiście mowa o suweczce i o puszczyku uralskim. Ten obszar jest strasznie bogaty w różne gatunki. Jest tutaj ten y, Trójpalczak, jest tutaj na pewno Białogrzbiety, na 100% jest ta suweczka. na 70% jest tutaj ten Ural. I ja tak wchodząc, normalnie trasa tutaj na, na ten szczyt powinna zająć z tego miejsca, z którego ja wychodziłem, tak z półtorej godziny. Ja oczywiście krążąc z aparatem w rękach, no to wchodziłem w każdy jeden zakamarek, w każdy jeden zagajnik, w każdy... Po prostu zatrzymywałem się w każdym miejscu, w którym była chociaż najmniejsza potencjalna szansa na to, że te dwa gatunki mogą gdzieś tam być. I tak się od tego szlaku cały czas oddalałem. Rezultat jest taki, że zamiast iść półtorej godziny, no to ja szedłem tutaj ze 4 godziny, z 5 godzin i totalnie nic po drodze nie spotkałem. Jakieś tam czubatki i inne susnówki oczywiście grały w tych zagajnikach było je cały czas słychać, ale nawet nie podchodziłem do fotografii, bo cel był inny, ale nie udało się. Ale za to, chyba w nagrodę za całą moją cierpliwość, jaką poświęciłem wchodząc tutaj i zatrzymując się, ściągając, zakładając plecak, wyciągając aparat, wyciągając statyw, chowając go z powrotem, chyba za to dostałem nagrodę, totalnie niespodziewaną, bo na samym szczycie, na samym szczycie, tam gdzie ludzi jest największa gromada, piją sobie piwo. Leci muzyka, schronisko jest oczywiście otwarte, ludzie się tam kręcą, dzieci biegają, krzyczą, bawią się, psy biegają, też szczekają, też się bawią. Jest dosyć głośno. No, nie spodziewałbym się, że w tym miejscu jeszcze coś ciekawego dzisiaj ustrzelę, a ustrzeliłem. I była to śnieguła. Spotkana, słuchajcie, totalnym przypadkiem. Ja po prostu sobie szedłem, już taki, wiecie, sympleciakiem zmarnowany. Mówię, dobra, idę w ostatnie miejsce, tam się rozkładam, jak nic nie podleci, zawijam się, schodzę na dół do auta i tyle. I totalnie niespodziewanie. Patrzę, coś sobie skacze na ziemi. Mówię, no dobra, pewnie jakaś, nie wiem, sikora sobie podjada, cokolwiek. Ale tak patrzę bliżej, kurde, nie jest to żadna ziemba, która tutaj zawsze jest pełno. nie jest to żaden mazurek, żaden inny taki pospolity gatunek. Patrzę dosyć jasne, z takimi pomarańczowymi plamkami, trochę jer, ale za jasny na jera. Podchodzę bliżej, nie ucieka. Ok, w ogóle dziwna akcja, że śnieguła nie, nie ucieka. I patrzę, mówię, kurde, niemożliwe. Śnieguła na samym szczycie, na samym szczycie, gdzie ja byłem zawsze przekonany, że to jest gatunek typowo nizinny. Ich najwięcej jest zawsze u nas nad Bałtykiem. Śnieguła to jest w ogóle gatunek takich małych, drobnych paków śpiewających. One u nas lęgów nie wyprowadzają w ogóle z tego, co wiem. Bardzo, bardzo sporadycznie zimują i rzadko ale nie jest to jakimś, jakąś mega rzadkością. Można je spotkać u nas na przelotach. Ten konkretny osobnik to jest chyba samiczka. Nie mam pojęcia, nigdy nie nastawiałem się na śniegu, nigdy nic o niej nie czytałem. Wiem tylko tyle, co gdzieś tam przelotem się o nich dowiedziałem. Wydaje mi się, że jest to samiczka i po jej zachowaniu stwierdzam, że ona tutaj na tym szczycie jest już od kilku dni. Ponieważ raz przyzwyczaiła się do ludzi na tyle, że ci wszyscy turyści chodząc tutaj i ja przechodząc obok niej. Ona tak sobie tylko patrzy i cierpliwie gdzieś tam żeruje na jakichś trawach i na innych nasionach, pewnie też na kawałkach pieczywa, które ludzie pospadały podczas jedzenia. Była cały czas czujna, ale ja jak tylko kapnąłem się, że to jest śnieg, no to od razu pyk plecak na ziemię, aparat wyciągam. Ludzie się na mnie patrzą jak na idiotę, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo dużo osób tutaj na tym szczycie. Biorę ten aparat i kładę się normalnie na ziemi. Wszyscy się na mnie patrzą, ktoś tam się śmieje w ogóle, e, a ja leżę i fotografuję sobie śniegułę, Totalnie w tłumie. I taki gatunek dla mnie całkowicie nowy w całym moim portfolio, więc super, wpadł mi nowy, dosyć rzadki, wydaje mi się gatunek. I w takim miejscu już nie chodzi o to, że ludzie, ale że szczyt po prostu góry w paśmie górskim. Ja tam jeszcze wracam zaraz do niej. Zobaczę, czy bo końcowo ja tam spędziłem w ogóle, wyczerpałem jej cierpliwość, bo, na pomimo tego, co wam powiedziałem przed chwilą, że była bardzo cierpliwa i nie zwracała uwagi na tych, na tych ludzi, w tym na mnie, leżącego dosłownie ze. 4-5 metrów od niej, no to w pewnym momencie już cierpliwość jej się skończyła. Jak tak wodziłem za nią tym obiektywem i trzaskałem na trzaskałem chyba z 500 sztuk zdjęć samej śniegule, w ciągu, nie wiem, 15-20 minut. I ona w pewnym momencie miała dość i odleciała gdzieś tam, dalej mając mnie w zasięgu wzroku, nie uciekła całkowicie, tylko siadła sobie gdzieś na górze po prostu. Przestała żerować, usiadła sobie na jakimś daszku. Ja wtedy stwierdziłem: Ok, dobra, spadam, zawijam się, idę jeszcze poszukać tego urala więc przynajmniej tyle i takie rzeczy się zdarzają, że przypadkiem nie planując nic można spotkać bardzo ciekawy gatunek w bardzo ciekawym interesującym miejscu, w którym totalnie bym się tego gatunku nie spodziewał. Także dzień chyba uratowany przez śniegułę. Ja teraz schodząc jeszcze oczywiście będę szukał tych sów, które mi od jakiegoś czasu nie idą. Ale tak jak mówię spokojnie, ta wiosna idzie ja jeszcze trafię te sowy. Im, im bliżej do, do wiosny kalendarzowej, tym większa szansa, że one będą bardziej aktywne, będzie łatwiej je usłyszeć. Na razie no, liczę się z tym, że po prostu jest ciężko. Po drodze mam też tego trójpalczaka, którego robiłem ostatnio. Tak jak mówię, teren bardzo bogaty w takie dosyć specyficzne gatunki. Więc jeżeli nic ciekawego nie spotkam i będę miał jeszcze chwilę energii i chwilę czasu, to podejdę sobie na tego trójpalczaka, zobaczę co tam u niego słychać i spróbuję też zrobić podejście do zwykłego puszczyka. Do puszczyka zwyczajnego, który jest też na trasie mojej powrotnej, ale już nie w górach, tylko, tylko troszeczkę niżej na dole. Będę musiał dosłownie minimalnie zboczyć, ale zobaczymy. Jeżeli będę miał jeszcze czas i będzie w miarę jasno, to spróbuję podjechać jeszcze na tego, puszczyka, na tego puszczyka zwyczajnego i może jeszcze jakąś sowę zobaczycie na tym kanale. Mamy już kolejny dzień. Nie udało mi się wczoraj dokończyć żadnego nagrania, bo zastało mnie totalny mrok. Do śniegu jeszcze wróciłem. Dowiedziałem się o niej w międzyczasie sporo oraz porobiłem jej dodatkowe ujęcia. Tak jak powiedziałem, troszeczkę bardziej majestatyczne, więc ona nie jest taka, taka przygarbiona jak na większości zdjęć, które wykonywałem wcześniej. Tylko pod koniec dnia, jeszcze wracając tamtą, tamtą samą trasą, udało mi się zrobić jej kilka zdjęć. W momencie, kiedy ona stoi, wypatruje, jest taka bardziej czujna, wyprostowana, nie jest, nie jest taka skulona. I ta śnieguła wywołała niemałe poruszenie, bo wrzuciłem ją wczoraj na Insta i totalnie nie spodziewałem się, ja w ogóle te ujęcia, które widzieliście przed chwilą, kiedy ja opowiadam wam w takiej pierwszej swojej ekscytacji o tej śniegule, ja nie miałem specjalnie jeszcze pojęcia, co jest takiego nadzwyczajnego w tym gatunku, bo wiedziałem, że on jest rzadki, wiedziałem, że do nas tylko zalatuje gdzieś tam z północy, natomiast w międzyczasie zrobiłem sobie o niej research. I po tym krótkim zbadaniu tematu, plus informacje jakie uzyskałem od ludzi na Instagramie, bo tak jak mówię, wrzuciłem tą śmigłę na Insta do relacji, może ktoś z Was też ją tam widział. Bardzo dużo osób napisało do mnie, że wow, super gatunek, gratulacje. Ja mówię, co, co chodzi? Czy to jest aż tak naprawdę rzadkie, że ludzie piszą i. Wiecie, no ja jakby zdawałem sobie sprawę, że to jest gatunek tylko do nas zalatujący, i rzadko tutaj zimuje, ale nie wiedziałem, że aż do tego stopnia. Gdzieś tam cały czas się pojawiała na zdjęciach w necie, głównie z północy, bo jeżeli właśnie o śnikłach mowa, to one nawet zalatując tutaj, czy, czy, czy na przelotach, czy zimując, wybierają północ. One siedzą praktycznie tak do połowy kraju, a do mnie na totalne południe, w góry, tak, one raczej nie zalatują. Więc jest to o tyle dziwne, że spotkałem ją w górach, i ja do tej pory czekam na odpowiedź od paru osób, które ornitologicznie mają taką wiedzę i mi do nich bardzo, bardzo daleko. Więc postanowiłem zasięgnąć takiej, takiej porady u paru osób. I jestem ciekawy na ile dodatkowo jest to rzadkie, że ona pojawia się tutaj. Pomijając już to, że gatunek jest rzadki, to czy naprawdę to był taki duży fart spotkać ją tutaj. Wiele osób twierdzi, że tak. No fart. Zwyczajnie się przyfarciło. Ale mamy kolejny dzień. Sowy oczywiście wczoraj nie znalazłem. Dzisiaj przyszedłem do lasu tutaj w swojej okolicy, bo wiem, że są tutaj puszczyki. Są one często oznaczane. Puszczyka też dzisiaj nie udało mi się zobaczyć. Ale szukając tego puszczyka, usłyszałem w pewnym momencie pewien charakterystyczny dźwięk. Zatrzymałem się, czekam. Myślałem, że mi się przesłyszało. Czasami tak mam, że słyszę coś, co bardzo chcę usłyszeć, a tak naprawdę tego gatunku tam nie ma. Ale zatrzymałem się i czekam, czekam. I to się powtórzyło. I wiecie, co było? To był kangor żurawi. Dosłownie tam, z tyłu za mną, Mapy pokazywały jakieś 600 metrów, ja kolejne 600 zrobiłem, to około kilometra w tamtą stronę. Jest bardzo rozległa, pod, podmokła łąka, i na niej gromadzą się żurawie. One zlatują z tamtego kierunku, lądują tam za trzcinami, a ja ich stąd nie widzę. Udało mi się zrobić jedno ujęcie pojedynczej sztuki żurawia, który gdzieś na sobie zawędrował, tak że ja mogłem go przez te trzciny, prześwicie między trzcinami i drzewami wam pokazać. I nawet teraz, nagrywając ten materiał, cały czas je słychać. Więc plan jest taki, że Skończę nagrywać to dla Was. Wsiadam w samochód, idę jeszcze w tamtym kierunku do auta, jadę dookoła i jadę zobaczyć, czy da się tam jakoś dojechać do tych żurawi, bo jeżeli się da, to to jest naprawdę spora grupa i bardzo ciekawe jest to, że one cały czas się zlatują. Lecą po prostu po cztery, po siedem, po dziesięć i lądują właśnie tam, w tym miejscu. Jest już taki jazgot, tak ten klangor się niesie, że nie wiem, czy to nie jest Jackpot, może się cieszę po prostu nad wyraz, ale wydaje mi się, że tam ich będzie koło kilkudziesięciu. Bo naprawdę widziałem chmary, które lądują co chwilę. I jeżeli tak, jeżeli to okaże się prawdą, że one tam są, i jeżeli będzie dało się do nich podejść, jeżeli ja wymyślę plan, jak je podejść, no to w najbliższym czasie będę próbowa fotografować właśnie te żurawie. I słuchajcie, chciałem odnieść się do jeszcze jednej ważnej kwestii, którą Wy poruszacie tutaj na kanale. Nie spodziewałem się takiego odzewu z Waszej strony. Przede wszystkim dziękuję za to, że tak chętnie, gęsto komentujecie, że piszecie do mnie na priv, na Instagramie, maile, na fejsie. Bardzo fajnie, że łapiemy taki kontakt. Za to ogromne dzięki. Natomiast muszę odnieść się do jednej rzeczy. Od razu naprostować i z góry powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Dostaję masę zapytań. Szczególnie po ostatnim odcinku o Dzięciole Trójpalczastym pytacie o miejscówkę po prostu żebym podesłał Wam informację, gdzie szukać tego dzięcioła, gdzie go sfotografowałem. Piszecie bardzo często, że no, bardzo chcielibyście sfotografować, ale nigdy nie mieliście okazji zobaczyć, spotkać, czy mógłbym Wam podesłać lokalizację, albo przynajmniej w przybliżeniu gdzieś tam podać. Parę osób chciało dokładną lokalizację, parę pineskę, parę osób chciało się wymienić lokalizacją. I teraz tak, wiecie co? Ja... Oczywiście w swoim najbliższym gronie z fotografami, których znam, wymieniamy się tymi miejscówkami. To jest całkowicie normalne. Ja nie uważam, żeby to było coś złego, ale wymieniamy się tylko dlatego, że wiemy, że raczej wzajemnie sobie nie posprowadzamy tam wycieczek fotograficznych w to miejsce. I teraz wyobraźcie sobie, że jak każdemu z Was, a dostałem tych wiadomości tylko na temat Trójpalczaka, no wydaje mi się, że około 10 od publikacji tego odcinka. No, i teraz wyobraźcie sobie, że ja każdemu taką miejscówkę zdradzam. Część z Was tam nie dojedzie, część dojedzie, część wybierze się na wycieczkę, część jeszcze może przekaże komuś taką informację. I po prostu jest wysokie prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli ty, ty czy ty zachowacie to dla siebie, to jedna z osób, która by dostała taką lokalizację, no zaprosi tam kogoś, później pójdzie go uchy, telefon i no po prostu ta miejscówka rozejdzie się po ludziach, a dobrze wiemy, że jest to gatunek bardzo rzadki i jego siedliska. Zatracają się w tempie zastraszającym. Ja wiem, że tam szkód nie narobię, ale nie wiem, co się stanie, kiedy więcej osób tam wejdzie, tak? I to jest jeden powód, dla którego ja tych miejscówek nie będę Wam przekazywał. Nie miejcie mi tego za złe, proszę, nie robię tego złej wierze, żeby Wam po prostu nie dać, że o, nie... Wiecie, mój dzięcioł, nie, nie podzielę się miejscówką. Nie, to tak nie działa. Ja staram się na tym kanale Oprócz tego, że pokazuję, jak wyglądają kulisy mojego fotografowania, mojej fotografii ptaków, to staram się przekazywać Wam wiedzę w miarę mojego doskonalenia swojego warsztatu oraz tą wiedzę, którą przez lata gdzieś tam nagromadziłem, bo wiem, że ciężko było uzyskać informacje, o których ja tutaj często mówię. Wiem, jak dużo czasu poświęciłem. Na to, żeby zebrać konkretną wiedzę, żeby poznać pewne metody i sposoby fotografii, żeby dowiedzieć się co nieco o gatunkach, chociaż wiem o nich w dalszym ciągu bardzo, bardzo mało. I staram się w ten sposób pomagać Wam w Waszej fotografii, jeżeli tylko mogę. Uważam też, że takie przekazywanie, wymienianie się miejscówkami to jest oczywiście rdzeń w fotografii przyrodniczej i. Jeżeli jakiś fotograf twierdzi, że nigdy od nikogo nie dostał żadnej miejscówki, czy nigdy nie zapytał nikogo o miejscówkę, może są takie pojedyncze przypadki, natomiast wydaje mi się, że wcześniej czy później nawiązujemy kontakt, wiecie, tworzymy jakieś społeczności jako, jako fotografowie i dzielimy się tymi miejscami, ale mamy też do siebie jakieś wzajemne zaufanie i znamy się po prostu, nie rzucamy tymi miejscówkami, na lewo i prawo. Dobrze wiecie, jak ciężko jest w internecie znaleźć lokalizację, gdzie ktoś podpina Wam pineskę i mówi tam jedźcie, proszę bardzo, korzystajcie, częstujcie się. W tym miejscu można sfotografować na przykład żurawie albo dudki, albo coś innego. Zdarzają się takie sytuacje, ale jeżeli szukacie tych miejscówek tak często i mocno jak ja, a jest to oczywiście jeden ze sposobów, wszyscy z niego korzystamy, tak, szukanie miejscówek w internecie, czy to na grupach, czy gdzieś na jakichś forach, czy w opracowaniach. Jeżeli Również tak jak ja, przeglądacie w ten sposób w poszukiwaniu takich miejscówek internet, nie ma w tym oczywiście nic złego, jeżeli ktoś zamieścił, no to trzeba chyba z tego skorzystać, tak? To wiecie, jak ciężko jest po prostu znaleźć taką dokładną lokalizację, a ja rzucając tutaj na forum, czy w komentarzach, czy komuś na priv, no tak naprawdę nie wiem, co dalej z tą lokalizacją, z tą miejscówką się stanie i po prostu nie będę tego robił. Mam nadzieję, że zrozumiecie takie podejście, taką zasadę, którą tutaj na kanale będę, będę stosował i której będę się trzymał. I jeszcze raz podkreślę, nie robię tego w złej wierze, nie robię tego dlatego, że wychodziłem sobie te miejscówki i straciłem na to czas i nie chcę się tym dzielić, żeby się nie dzielić po prostu, bo to jest moje, nie oddań, będę się tego trzymał kurczowo. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przy takiej skali, przy takiej ilości zapytań, jaka tutaj wpada, no dla mnie to też jest, powiem wam szczerze, uciążliwe, bo naprawdę chciałbym komuś pomóc. Jeżeli mi piszecie takie rzeczy, jak dostałem w kilku wiadomościach, że o, całe życie czeka na tego dzień coś tam, coś tam. no ja wiem, że on jest rzadki, ja też na niego długo czekałem, chciałbym pomóc, ale nie będę przecież rzucał monetą i losował i wybierał i robił konkursu plebiscytu codziennie, nie będę się zastanawiał komu mogę zaufać, a komu nie. I mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie uciekniecie stąd, bo nie dostaniecie tutaj miejscówek. Co za to dostaniecie? Dostaniecie ode mnie z pewnością masę informacji na temat tego, jak samodzielnie wyszukiwać takie miejscówki. I w związku z tym, że ja teraz tak się rozgadałem, zacząłem nawet przez chwilę już mówić o tym, gdzie szukać, jak szukać, ale zeszło mi na tym około 10 minut materiału i myślę, że spokojnie może to być osobny odcinek, w którym opowiem od początku do końca, jakich metod, jakich narzędzi można używać i jakiej wiedzy szukać w celu znalezienia odpowiednich do fotografowania różnych gatunków miejscówek. Jeżeli chcecie takie odcinki widzieć u siebie na karcie jak najczęściej, to zostawcie po sobie suba, może łapkę w górę, jakiś komentarz. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Hej!